Witajcie, ogród marzeń. Jest kwiecień. Kwiecień na wsi to najpiękniejsza pora roku. Najpiękniejszego, co wieś ma, to właśnie te pierwsze wiosenne kwiaty. I na drzewach, i na polach, na łąkach, i ta soczyście zielona trawa. Latem też kwiaty są piękne, ale to jednak te pierwsze wiosenne rozbudzają w nas jakąś radość, jakąś nadzieję. Tutaj jest wiśnia piłkowana, kikusidare. To jest chyba kilka lat temu posadzona taka młoda wisienka. Ona jeszcze nie jest w pełni kwitnienia. Dopiero zaczynają się jej te piękne, pełne kwiaty pojawiać. Pamiętajcie, że wiśnie japońskie pięknie kwitną, wspaniale, lekko pachną, ale nie zawiązują owoców. Po prostu nie mają owoców. Są to drzewa wyjątkowo ozdobne. Pokażę tutaj kawałeczek naszej wsi, może się uda zbliżyć, nie bardzo. O, ostrość. No może teraz, tak troszeczkę. Zobaczcie, jak pięknie kwitną drzewa, wiśnie, dzikie czereśnie. No po prostu coś pięknego. Wieś bogata w kwiaty jest naprawdę bardzo piękna. Zapraszam na spacer wiosenny. Wiśnia japońska kikusidare w pełni kwitnienia jest teraz oblepiona takimi różowymi, pełnymi kwiatuszkami. Wiśnie japońskie są to wiśnie ozdobne, one nie zawiązują owoców. Jeżeli ktoś chce mieć w ogrodzie, to tylko i wyłącznie jako ozdoba. Wspaniale wyglądają te kwiaty teraz takie różowe na tle błękitnego nieba. Później wiśnia zdobi zielonymi, błyszczącymi liśćmi. A jesienią te liście przebarwiają się na taki czerwonawy kolor. Wiśnia nie sprawia problemów. Ta rośnie tutaj 18 lat. Widać, jak ma bardzo gruby pień. Jedynie co się zdarzyło, to podczas której zimy surowej nie pomalowałam tego pnia na biało i po prostu popękał. Ale udało się uratować i na razie sytuacja jest opanowana. Jedyną taką chorobą wiśni japońskiej kikusidare jest zamieranie pędów. Zdarza się czasem, nie zawsze. Ja wtedy nie stosuję żadnych oprysków, ani żadnych jakichś preparatów chemicznych. Jedynie co robię, to obcinam te chore gałązki. Wcześniej, tak jak wspomniałam, wszystkie porażone gałązki paliliśmy w piecu. Teraz tego nie robimy. Daję na kompost. Nie powinno się dawać ich na kompost, ale daję. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tam temperatura na kompoście dochodzi do 70 stopni, więc być może zabije te wszystkie wirusy i bakterie. Jedni zalecają, żeby te chore pędy zakopywać gdzieś w ogrodzie. Ja tego nie stosuję, ponieważ nie mam miejsca, żeby tak zakopywać. A prawda jest też taka, że na przykład brzoskwiny co roku chorują nam na kędzierzawość brzoskwini i też nie stosujemy żadnych oprysków ani żadnych preparatów. I czasem zdarza się, że wiadomo, to liście opadają porażone, kosze trawnik i to wszystko trafia na kompostownik. I tak jest od lat. Co roku brzoskwinie chorują na kędzierzawość, co roku są, co roku rodzą owoce, bardzo pyszne, smaczne i zdrowe. I ta ziemia z kompostu z powrotem trafia pod między innymi brzoskwinie i nic się złego nie dzieje. Więc teraz tak samo, jeżeli wiśnia znowu by zachorowała na zamieranie pędów, to będę obcinała i wyrzucała na kompost. Jest po prostu prześliczna. Niektóre kwiaty mogą mieć średnicę 2 cm albo nawet im więcej. Po raz pierwszy wysiałam z nasion do donicy majeranek. Może nie wyrósł taki bardzo duży, ale jednak jest. Majeranek bardzo lubi, gdy się mu przycina te pędy. Ja już tutaj trochę pościnałam. Wspaniale pachnie. Będziemy mieć własną przyprawę. Trzeba wysuszyć oczywiście. Bardzo lubi takie przycinanie, bo dosyć szybko odrasta. W tym roku bardzo wiele warzyw wysiałam takich po raz pierwszy, których nigdy wcześniej nie wysiewałam, dlatego żeby spróbować, dlatego żeby mieć własne, zdrowe, aromatyczne warzywa. No i żeby je mieć zawsze pod ręką. Mam taki sekator na drążku.
wysuwa się go i on ma wysokość około 5 metrów. Dzięki niemu mogę przecinać gałązki, które są gdzieś tam wysoko, nie za grube, te cięższe, ale bardzo się przydaje, naprawdę wspaniały przyrząd. Teraz będę przecinała wierzbę, którą nie mogę przecinać tutaj na drabinie, bo drabina się bardzo chwieje, a jest tutaj staw i mogłabym spaść do stawu. Wprawdzie umiem pływać, ale jeszcze za wcześnie na kąpielę. Jeżeli już, to wolę się gdzieś kąpać w miejscu bezpiecznym. To jest wierzba Hakuro Mishiki. Tą wierzbę mam w ogrodzie już chyba gdzieś tak 18 lat na pewno. Przycinam ją właściwie, można powiedzieć, prawie co tydzień, ponieważ gdy zaczyna się maj, rośnie bardzo szybko, a ja nadaję tutaj niektórym krzewom taką formę strzyżoną po to, żeby ograniczyć ich wzrost, ale i też zrobić coś takiego ciekawego w ogrodzie, coś innego. Czasem bardzo trudno jest złapać te gałązki, ponieważ u góry nie widać tych gałązek, ale jednak udaje się.